Oryginał. Kopia. Jak to się ma do siebie? Zapraszam do obejrzenia. Zapraszamy? Powiedz, zapraszam. Zapraszam. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj ja i mój pomocnik, który jak się nazywa? Tedia. Cela. Dzisiaj z Celą zrobimy wam porównanie oryginalnego Seymour Duncana SH8 oraz jego kopii z AliExpress. Tak. Jeżeli oglądacie ten kanał, to wiecie, że w pewnym momencie postanowiłem spełnić swoje marzenie sprzed 20 lat i zrobić gitarę Toma DeLonga. O tym film jest oczywiście na kanale, także zapraszam do obejrzenia. Ale wiadomo, biedny nauczyciel nie miał pieniędzy na oryginalną przystawkę Seymour Duncana, ponieważ taka kosztuje w tym momencie 500 zł, nawet troszeczkę więcej. Żadnych używanych na rynku nie było, więc wynalazłem na AliExpress taką oto kopię za 50 zł. No jest to ogromna różnica w cenie 500 a 50, prawda? Ja zamontowałem tą przystawkę i ta gitara nawet całkiem nieźle grała. Natomiast ostatnio na jakiejś grupie jakiś człowiek odezwał się, że zamieni SH8 na innego Seymour Duncana. Ja zaproponowałem jakąś cenę, już nie pamiętam ile za to zapłaciłem. 350 zł czy jakoś tak? Gdzieś tam nadwyrężyłem budżet i ją zakupiłem, ponieważ chcę w końcu nagrać materiał porównujący te dwie przystawki. Czy warto jest płacić 10 razy więcej za oryginalnego Seymoura, bo taki Seymour jest normalnie w gitarze Toma DeLonga. Czy te przystaweczki naprawdę dają radę i to wszystko będzie w tym materiale. Ale na sam początek kwestie takie na dzień dobry, waga. 137 gram oryginał, 107 gram kopia. Wypuścić cię? Zaraz wracam. Czyli mamy 30 gram różnicy, to czuć. Druga kwestia to jest rozstawienie magnesu. Już idę. Już wróciłaś? Ciekawe, czy ten materiał będzie dla was znośny, czy też nie. Rozstawienie magnesów. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie widać tutaj. Seymour Duncan ma bliżej te magnesiki rozstawione niż ta kopia. A kolejna rzecz już za chwilę, jak zmienimy kadr. Oczywiście zobaczcie, Seymour Duncan jest tutaj pięknie wykończony, opisany, prawda? Ta blacha nawet tak troszeczkę zgrabniej wygląda. W tym z AliExpress nie jest to takie piękne, nawet jest tak trochę bardziej koślawo zagięta. Ale jedna ważna rzecz. Mamy tutaj śrubeczkę. I zobaczcie. Magnesy są na tyle silne, że jestem w stanie go przy pomocy takiej śrubki nawet unieść do góry. Prawda? A w tym z AliExpress ledwo drga. Także już na dzień dobry widzimy, że magnesy są te słabsze. Jaki to będzie miało wpływ na dźwięk, dowiemy się już za chwileczkę. No i co? Mam zamontowanego tutaj kopię, ponieważ kupiłem dwie. Wiecie, jak na AliExpress się kupuje, to nie zawsze to, co przyjdzie do was, będzie działać, więc profilaktycznie zamówiłem dwie sztuki. I zaraz wam zagram próbkę na tej przystawce, na tej kopii. Potem rozkręcę gitarę, podmienię na oryginał, a potem wszystko pięknie zmontuję, żebyście słyszeli różnicę między oryginałem oraz kopią. A całość nagrywa na wzmacniaczu Lane IRT Studio oraz na kolumnie Blackstar HTV-112 przy użyciu mikrofonu Shure SM57.
co wy na to? Seymour Duncan za 500 zł, czy AliExpress za 50 zł? Powiem wam, że ja się trochę tutaj skupiłem na nagrywaniu, na puszczaniu podkładów, więc tak bardzo nie wsłuchiwałem się w ten dźwięk. Moja percepcja aż taka nie była bardzo nastawiona w tym kierunku. Coś tam swoje wiem. Myślę, że Seymour brzmi trochę lepiej, ale wy mieliście wszystko na tacy podane, już ładnie poklejone, także na pewno macie lepsze rozeznanie niż ja w tym momencie. Ja dopiero jak skleję ten materiał, to będę wiedział tak naprawdę swoje. Więc piszcie w komentarzach, co uważacie. Ten Squire'ek kosztował mnie 1000 zł, więc wsadzenie w niego Seymoura za 500 zł. Nie wiadomo, czy się wszystkim to będzie opłacało. Może ktoś z was będzie chciał sobie zrobić Toma DeLonga z gitary typu Jay Tarser, czy tam Harley Benton za 400 zł, no to wiadomo, że nie wsadzi przystawki za 500. Może wsadzi coś takiego. Tak czy inaczej, to co ci Chińczycy robią, to jest obłęd za takie pieniądze. Aż się boję, jaki tam jest wyzysk. Myślę, że różnica w cenie powinna być troszeczkę mniejsza. Nie wiem, to nie kosztuje 50, a to nie kosztuje 200, czy tam 150. Wtedy faktycznie można po ten oryginał lecieć, a tutaj trzeba się głęboko zastanowić. Jestem ciekaw bardzo waszej opinii. Piszcie w komentarzach, czy jest mega różnica, czy to słyszycie, czy nie, co byście zrobili. A tak w ogóle, czy lubicie twórczość zespołu Blink-182? Ja kiedyś byłem totalnie zakręcony na ich punkcie. Potrafiłem włączyć całą płytę, jedną, drugą i grać wszystkie piosenki. Wszystko. Także na pewno ta twórczość tutaj gdzieś się będzie przewijać, już się gdzieś tam przewinęła, a tak naprawdę szykujemy jeszcze kilka ciekawostek właśnie Blinka, jedną dedykowaną dla Krzyśka Kucharskiego, który wygrał konkurs, także musimy coś dla ciebie zrobić, mamy już pewien plan, a coś jeszcze będzie też ekstra już bezpośrednio ode mnie. No. To są riffy, na których uczyłem się grać na gitarze, więc gdzieś tam są mi bliskie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Proszę dajcie subskrypcję, dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje, a dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Jak macie jakieś sugestie, pytania, propozycje, walcie śmiało, piszcie komentarz. Zobaczcie, co mamy na tym kanale, jakie mamy filmy. Mamy testy gitar, mamy filmy komediowe, parodie, covery, coś tam się na tym kanale dzieje. Serdecznie was do tego zachęcam. A, no nie powiem wam, razem z moją córeczką Celiną, do widzenia. Cela właśnie w tym momencie przyjechała od dziadków. Słyszę, jak się garaż otwiera, także muszę kończyć nagranie i będę kładł je pewnie zaraz z samochodu do łóżka spać. Także na razie, do zobaczenia. Dzięki. Do następnego razu. Pa! Patrz, patrz! Nie pogubiłaś mi tych sprężynek? Gdzie druga sprężynka? Nie, nie. Nie, no działa mikrofon. Działa mikrofon? Nie. Dzień dobry, czy działa mikrofon? A mama w domu. A ja też w domu. Też w domu. A Martusia na dworze? Tak. Gdzie? Tak to właśnie nagrywam.